Teneryfa, jedna z siedmiu głównych wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich. No, to wylądowane w Teneryfie. Witam. Witamy, witamy w naszym kraju. Wybieramy się na znajdujący się tam uśpiony wulkan Teide. Poranna kawa i ostatnie przygotowania przed wyjazdem. Teide ma wysokość 3718 metrów nad poziomem morza. Jest najwyższym szczytem Hiszpanii i najwyższym szczytem Wysp Atlantyckich. Od dna oceanu ma około 7500 metrów. Autem wyjadymy na wysokość 2100 metrów nad poziomem morza. To jest poziom kaldery starego wulkanu. Auto zostawimy na parkingu w miejscu, co się nazywa Kanada Blanca. Po drodze na górę warto czasami się zatrzymać w punktach widokowych. Idzie tam napstrykać na prąda fajne fotki. Auto zaparkowane, stąd wyruszymy. Ostatnie przygotowania. Pierwszy cel to tam, Pico Viejo. Potem na Teide. A potem tam schodzimy. Trzeba się zabezpieczyć przed słońcem. Bo piecze jak w mikrofalówce. Chyba pachnie jak ładnie. Kaldera powstała poprzez zapadnięcie się starego wulkanu, który mógł mieć nawet około 4500 metrów wysokości. Z tej kaldery zaczęły wyrastać nowe wierzchołki. Pico Viejo starszy, niższy i nowszy, wyższy Pico del Teide. Było pierwsze takie gorsze podejście. Co?
już potrafiło, potrafi trochę bardziej zmęczyć. Gdzieś wysokość 2500 metrów. Też jak polskie rysy. Jesteśmy na 2750, niecałe 2800 metrów. Ciężko się idzie, ale lepiej niż na początku. No, trzeba pomału iść. Tylko 1000 metrów do góry. Bomba. Duża bomba w lady. Połowa drogi za nami. Tam jest nasz cel. Te idę. Więc cel jeszcze przed nami, ale ponad połowa już my pokonali. Ruszyliśmy z 2100, zaraz już ponad 3000. Czuć zmęczeni, czuć wysokość, ale jak się idzie małymi kroczkami, krok za krokiem, to idzie to pokonać. Nasza średnia prędkość wynosi jakieś 2,5 km na godzinę, więc to rzeczywiście widać, że to są bardzo wolne kroki, a licząc z postojami to jakieś 1,5 km na godzinę. Ale taki tempo trzeba utrzymać, żeby się udało, bo szybciej nie ma co, by nie wytrzymali szybszego tempa. Ale jest dobrze. Nazwa wulkanu pochodzi z języka Guanczów, pierwszych mieszkańców wysp, których już nie ma, bo wybili ich Hiszpanie. Oznaczało to piekielna góra. Była to ich świętogóra, coś jak Olimp do starożytnych Greków. Przeszliśmy obok Pico Viejo, nie wchodzili mi na szczyt, bo zajęłoby nam to około godziny lub więcej, a chcieliśmy mieć pewność, że zdążymy na zachód słońca na Teide. Piękny i malowniczy szlak przez pomarańczową pustynię. Ale zaraz się skończyło, zacznie się jakby stare lawinisko powstałe z lawy. Odbito bomba wulkaniczna.
Wydaje się, że jest bardzo ciepło, to słońce pali, ale tak w sumie stopnie to może będzie około 10. Ale słońce daje bardzo mocno. Idziemy trochę rozłączeni, każdy swoim tempem. To jest bardzo ważne, żeby trzymać swoje tempo. Nie zmuszać się ani do szybszego, ani też do wolniejszego. Trzeba mieć swój rytm. Jednak ścieżka przez to poprowadzona. Niebieskie niebo, można by pomyśleć, że to planeta Mars. A tam za kraterem jest widać ocean i wyspę, to jest wyspa La Gomera. Dojdzie. Tu już jest poziomka i kolejka dojeżdża. Szczyt jest tam. Wykończenie po bitwie. 3500. Jeszcze 160 do góry. Ale się już brak. Około 3600. Jeszcze 120 do góry. Tam przyjeżdża jedna z ostatnich kolejek. Czuć gorące opary, ciepłe i siarkowe opary wydobywają się ze szczelin. Dość fest śmierdzą i są nawet dość ciepłe. W niektórych miejscach trzeba się aż cofać, bo parzą.
zachodzie zachodu i wschodu słońca. Pico del Teide na przeciwny kierunek rzuca swój cień. Bardzo długi, bardzo długa piramida. W dole widać północną stronę, przykrytą chmurami. Schodzimy inną stroną, będziemy przechodzić koło schroniska. Niestety naszymi kamerami w nocy za dużo nie uda się nagrać, więc to już koniec.